Czy świadek może wskazać osobę, która konkretnie podjęła decyzję o podpaleniu ośrodka? Mateusz, to był jego pomysł. Proszę używać pełnego imienia i nazwiska. Decyzję podjął Mateusz Bojarski. Jeśli jest na tej sali, czy może świadek go wskazać? To on. Wiesz, że cię dorwę gnoju? Proszę o ciszę! Mateusz Bojarski kierował nie tylko tą akcją w Wysoki Sądzie, kierował całą grupą. Ciągle mówił o słowiańskiej sile. Podsuwał nam faszystowskie gazetki i książki. Przekonywał, że kraj zagrożony jest obcym elementem, a podpalenie ośrodka dla uchodźców nazwał czyszczeniem kraju z brudasów. Jaką rolę w grupie pełnili oskarżeni Joachim Trzciński i Krzysztof Balecki? Bierną, Wysoki Sądzie. Byli pod wpływem Mateusza, robili co im kazał. Mnie udało się wyrwać. Jednak zabijać ludzi chciał tylko Mateusz Bojarski, nikt więcej. Dziękuję świadkowi.